Wszystkich bardzo serdecznie w naszym nowym cyklu pod tytułem Słynni jaworscy weganie i wegetarianie. Dzisiaj gościmy w kuchni u wegetarianki Żanety Jaskurzyńskiej. Żaneta jest pasjonatką zdrowego żywienia, leczy kuchnią, leczy jedzeniem. Jest ostatnią deską ratunku dla tych, którym nie pomogła medycyna konwencjonalna. No dobra, dlaczego zostałaś wegetarianką? Wegetarianką zostałam, ponieważ ktoś mi pokazał, jak wygląda niewegetarianizm od strony zwierząt. Mhm. I nie chciałam w tym uczestniczyć. Mhm. Co prawda na początku jeszcze zdarzały mi się jakieś potknięcia, ale generalnie szliśmy jeszcze wtedy z chłopakiem, dziś mężem, wciąż do, jakby w moim pojęciu, do rozwoju. Czyli to była taka ewolucja, a nie rewolucja, tak, z dnia dokładnie, na dzień, tak? Dokładnie, dokładnie. Znaczy, z dnia na dzień w sumie się odbyło, ale jeszcze tam miałam potknięcia. Mhm. Tak. Mhm. A cała twoja rodzina jest wegetariańska? Tak. Dzieci też, tak? Tak. Miałam dwie ciąże wegetariańskie, mieliśmy. I chłopaki do dzisiaj nie próbowali nic oprócz naszego jedzenia. Teraz już są duzi. Są weganami i są zdrowymi, młodymi mężczyznami. Mm-hmm. No wiem, bardzo tacy są, bardzo przystojni, bardzo służy ta dieta. Jak myślisz, co ludziom przeszkadza w przejściu na dietę wegetariańską? Tego nie było w planie. Jak to nie? Przecież jest napisane. Nie doczytałam. Nie szkodzi, opowiadać. Ja będę miał roboty. Opowiadaj. Bo to już dla wielu osób, sama do nich należy, ja też się skłaniam ku tej diecie i coraz bardziej to mięso wykluczam, natomiast wiem, że są opory, albo nie wiedzą jak, albo że to jest trudne, albo że to długo trwa, że łatwiej kotleta usmażyć na obiad niż zrobić coś wegetariańskiego. Mhm. Mi się wydaje, że dopóki, bo to jest kwestia motywacji, z jakiego powodu przechodzisz, bo inaczej mówisz do osoby, że powinna zdrowo się odżywiać, która jest zdrowa, a inaczej do osoby, która jest chora już, prawda? I potrzebuje takiego wsparcia i już nie ma na co czekać. Więc trzeba od razu działać. I taka osoba już jest właściwie w desperacji i ona wie, że musi. I wtedy to jest taki, nie powiem łatwy grunt, ale bo to jest duża praca, żeby te zmiany wprowadzić. No ale człowiek jest zmotywowany, tak? Już połowa jakby sukcesu jest osiągnięta. Natomiast kiedy nie wyobrażasz sobie, jak wygląda życie właśnie zwierząt, które spożywasz, jak wyglądało ich życie, no to właściwie w takiej bańce swojej mieszkasz, tak? Wygodnej, w takiej strefie komfortu, gdzie nikt nie... Udajesz, że tego nie ma. Dokładnie. Sama przez to przechodziłam, przechodzę w różnych obszarach życia. My tak działamy, bo to jest naturalne, że nie chcemy wychodzić ze swojej strefy komfortu, tak? Dlatego zmiany zawsze są bolesne. To znaczy zawsze jakiś to jest taki przełom, tak? Który trzeba... To jest taka belka, na którą trzeba postawić nogę i przejść dalej, tak? I jak nie wiesz, co jest dalej, no to właściwie trudno jest mówić o tym, żeby nogę podnieść w ogóle na nią, prawda? Dopiero jak ci ktoś pokaże ten świat, że tam normalnie, hello, jesteśmy, dobrze się czujemy. Ta decyzja jakby jest łatwiejsza, o wiele łatwiejsza. Mówię, zależy w jakim momencie życia ktoś jest. Tak mi się wydaje, tak? Ja mam takie doświadczenia. Dużo mi mówiłaś o takim szacunku dla jedzenia, o którym opowiadasz. Jest to jakaś tam twoja filozofia. Możesz coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak mi się wydaje, że jak mamy w sobie szacunek, to i szanujemy innych ludzi. Jak mamy szacunek do innych ludzi, to przenosimy to na jeszcze inne obszary, tak? Szanujesz owoce, które przynosisz do domu, które inaczej też jest, jak wyhodujesz warzywa, owoce, prawda? Tak. To jest tak, że
no szanujesz to, bo to zrobiłaś, bo użyłaś w to pracę, tak? I jak sobie uświadomisz, że to nie jest przypadek, że dany owoc trafił do ciebie, że dane jedzenie właśnie jest zgodne z twoją świadomością, to szanujesz to, że jesz, że możesz być tutaj i smakować tych owoców. Ja tak sobie myślę, tak lubię do tego podchodzić i naprawdę bardzo jest mi to bliskie. A też mówisz dużo, że nie lubisz zbytniego gotowania, w sensie, że żeby te potrawy, to co robisz, żeby nie było zbyt długo gotowane, żeby było jak najbardziej surowe. Też powiedz nam coś o tym. Mhm. Jak to się odbywa, że ty w ogóle nie gotujesz, czy tylko podgrzewasz, czy jesz całkiem surowe? Wiesz co, to jest tak, że właśnie jak mnie zapytałaś o wegetarianizm, jak to się później stało, jak zaczęłam się interesować właśnie zdrowym żywieniem, jak o tym wcześniej rozmawiałyśmy, to opowiadałam ci też, że to była taka ewolucja właśnie. Najpierw coś się wydarzyło, tak? Potem zaczęłam się interesować właśnie zdrowym żywieniem. Potem się okazało, że no nie tylko że bycie wegetarianinem niekoniecznie sprzyja zdrowiu, bo trzeba też no właśnie jeść z tym szacunkiem do siebie i do tego jedzenia, tak? Do innego istnienia. Tak, dokładnie. I tak, zgadza się. Też właśnie ta ewolucja trwa nadal. Ja się ciągle uczę, ciągle jakby rozwijam się w tym obszarze. Też osoby, które do mnie trafiają, które przychodzą, pytają, zadają pytania, które też jakby są natchnieniem dla mnie do nowych wyszukiwań, tak? I ja się ciągle uczę. I z tymi osobami razem ewoluujemy. I ucząc też innych, sama siebie utwierdzam w pewnych rzeczach i przekazując właśnie też uczę siebie. No i właśnie to jest tak, że no właśnie ostatnio takim moim taką wkrętką powiedzmy jest surowe jedzenie, ale też jeszcze nie wprowadziłam tych zmian, bo nie chcę się szarpać. Nie chcę szarpać swojej rodziny, nie chcę tego robić tak, żeby się zniechęcić, że narzucę sobie. Właśnie dlatego ja nie stosuję żadnych diet u ludzi. To nie jest dieta, to jest po prostu sposób istnienia. Nowy sposób na życie. I jak ktoś do tego w ten sposób podchodzi, to naprawdę jest łatwo. I jeśli chodzi o tą motywację, o którą mnie pytałaś, o której rozmawiałyśmy, i jeśli chodzi o taką codzienność, naprawdę to jest czarodziejskie wręcz, jak można samemu ze sobą dobrze po prostu być. Uczę się tego, nie mówię, że jestem ekspertem, nie mówię, że... No dla mnie jesteś też. No to cieszę się, że mogę być motywacją, bo uważam, że jak ktoś cokolwiek zrobi w tą stronę, to na pewno zrobi sobie lepiej. A powiedz mi, a ty lubisz jeść? Uwielbiam. Matko, jak ja uwielbiam jeść. Dlatego właśnie zaczęłam się interesować zdrowym żywieniem, bo chciałam wiedzieć, ponieważ ja lubię dużo jeść, niestety, jeszcze niestety, chociaż już mniej jem, ale jak przychodziłam właśnie na wegetarianizm, sobie myślałam, Boże, jak to zrobić, żeby móc dużo jeść i smakować, ale nie tyć. No udało ci się. No udało mi się właśnie, chociaż nie jestem ze wszystkiego zadowolona, co tam mam na sobie, ale nie szkodzi, to też się uczy akceptacji siebie. Natomiast to spowodowało, to pytanie, jak to zrobić, żeby jeść, ale nie tyć, spowodowało właśnie całą lawinę znowu wiedzy, która przyszła do mnie. I to też wraz z osobami, z którymi o tym rozmawiałam. No i tak zaczęłam się interesować właśnie tym tematem. I teraz wiem, dlatego mogę innym pomagać, jak to zrobić, żeby jeść, ale nie tyć. Boże, no, i mało tego, też jeszcze przy tym zdrowieć. Będę bogata. Słuchaj, jesteś znana na mieście, tak zwanym, z potraw takich na szybkiego, nie? Czyli takich prostych potraw, past, przede wszystkim past do chleba. I o taką pastę chciałam Ci dzisiaj poprosić, nic takiego trudnego dla takiego lejka jak ja, żebym sobie mogła zrobić, nie wiem, na jutro na kanapkę zamiast tego jakiegoś plasterka strasznego, szynki albo czegoś innego. No i powiedz co przygotowałaś na dzisiaj?
Tak. Bo i też powiem anegdotę, że też oczywiście się okazało, jak zaczęłaś robić, że nie masz tego, co chciałaś zrobić i musiałaś improwizować, więc to, co wszystko dzisiaj jest, to jest czysta improwizacja. Tak, okazało się, bo powiem, że miałam wstawioną fasolę, ale niestety i poszłam coś tam robić, ogarniać w domu i zapaliłam, włączyła mnie ten palnik, więc nie mam fasoli ugotowanej, a to miała być fasolowa pasta. Co będzie? To jest soczewica, nie? Soczewica czerwona, na biegu ugotowana. A jak się gotuje soczewicę? Bardzo prosto. Należy wlać troszkę wody, znaczy nie za dużo, właśnie tyle, żeby była lekko przykryta. Ja taki mam sposób, oczywiście w zależności od tego, do czego potrzebuję. Ale dzisiaj spokojnie może być tyle, bo można na rzadko, można na gęsto ją robić. I na przykład ja tą ciecierzycę, ona się tak szybko gotuje, że ja czasami używam ją jako zagęszczacza białka do zup z warzywami. I mam ciecierzycową albo pomidorową, jak gotuję, również wrzucam po prostu razem z warzywami, wrzucam tą ciecierzycę i ona też... soczewicę? Soczewicę, przepraszam. Tak, soczewicę, bo ona jest naprawdę taką alarmowym dodatkiem do praktycznie wielu rzeczy. Dobra, no, co dalej? I teraz mamy tak, ugotowaną ciecierzycę. To jest oczywiście pasta, najprostsza, jaka przyszła mi do głowy tak na dzisiaj, tak? To, co chciałyśmy zmontować, żeby to było łatwe. Czyli mamy ciecierzycę, mamy ugotowaną soczewicę. Mamy usmażoną cebulkę. Mój Marek już się... Ale ona coś tam jeszcze ma, ta cebulka, co to takie czarne? Tak, właśnie, zawsze z majerankiem. Już mojego męża też poprosiłam, żeby właśnie tak smażył. A majeranek coś daje? Oczywiście. Co daje majeranek. Tak, jak zawsze w Polsce się robiło bigosik, tak? Tak, teraz. Ja też bardzo lubię właśnie korzystać z tych lokalnych tutaj przepisów polskich i to nawet tych regionalnych. Tylko właśnie je uzdatniam, żeby były zdrowe, jak najbardziej surowe. I właśnie majeranek bardzo sprzyja dobremu trawieniu. Dlatego do takich ciężkich potraw, zup takich jak, nie wiem, flaki z boczniaka, tak? Takie gulaszowe. Dodaje się majeranek i różne właśnie ziołowe przyprawy po to, żeby wesprzeć organizm, żeby to strawić. Bo to są najczęściej też smażone. Tak jak tutaj przy cebuli, ja zawsze przy cebuli dodaję majeranek. I do cebuli teraz, chociaż dam go jeszcze, mam nadzieję, że nie zapomnę, dodać majeranku właśnie później, jak już będziemy mieszać. I to jest najprostsza metoda, żeby zrobić cokolwiek do chleba. Czyli na tłuszczu mamy cebulę i mamy... soczewicę. Soczewicę, dokładnie. I mamy tą bazę, tak? No i co? Możemy przejść do właściwie wrzucenia tego. Jak chcesz, to bardzo Cię proszę o pomoc. Tak? Nie, moi znajomi umrą, jak zobaczą, że ja tutaj w garnkach mieszam. Bardzo proszę, to ja w kuchni to jest w ogóle. Ja Cię podtrzymam. Dobrze zbudowałem. Wszystko wrzucić? Taką. Pięknie zbudowałeś. Nie, Majko, a możemy o tym za chwilkę porozmawiać? Dziękuję. Wszystko? Wszystko mam wrzucić? Nie. A wiesz co? To dawaj najpierw. Mogę jeszcze zamienić? Ciecierzycę. Może być ten. Tak, może być. To całe czy trochę? Może być trochę. Nie lubię takich przepisów trochę. Ja muszę dobra, wiedzieć dawaj dokładnie. Całe. Nie, i dokładnie nie? Ile? Pół szklanki, szklankę. Dawaj całe. Dostaniesz do domu. O tak, tak. Ta kolejna łapówka, bo ja tutaj dostałam dobry obiad. Tak. Także ja ten. Bardzo dobra, chętnie kręcę takie filmy. Cebulę. Widzisz, dzisiaj zrobisz po prostu pastę. No. Może być już. Dobrze. Może być więcej. Jak ktoś przechodzi na wegetarianizm, to ja wiem, że czasami brakuje właśnie takich smaków, tych takich tradycyjnych, prawda? No cebula jest taką też alarmową, alarmowym dodatkiem, gdzie przypomina nam te smaki takie z tych moich przed 30 lat, tak jak u babci jadłam jakieś tam potrawy, to właśnie wiem, że na tym przejściu na wegetarianizm to też jest korzystne, jeśli chodzi o smak. No i co? Dodajemy przyprawy. Aha, jeszcze jakie mamy tutaj... przyprawy? Kasza jest. Tak, kasza. Kasza jest, przeważnie ona się tak na twardo gotuje, kasza jaglana. Ja lubię kaszę jaglaną, od razu powiem, że ona przez niektórych jest krytykowana. A dlaczego? Dlatego, że jest chemicznie traktowana bardzo i na przykład mówi się o tym, żeby... Są jeszcze inne powody, ale to może na inny filmik, ale
ważne jest, żeby nie kupować w foliowych woreczkach. Ja nie kupuję. Ale ja nie widziałam nigdzie bez foliowych woreczków. Można na wagę kupić. Gdzie? W warzywniakach. W dobrych warzywniakach jaworskich. Tak? Kurczę, ja nigdy muszę zrzucić uwagę. Takie warzywniaki są na przykład na muzycznej. Product placement był. Tak. No i tutaj jest moje królestwo. I słuchajcie, podstawą jest oczywiście pieprz. Nie wiem, czy mogę tak... nie będziemy firmy pokazywać. Na oko naprawdę wszystkiego. Słuchajcie, nie lubię przepisów na oko. Ale patrz. Jak to... Ja to właśnie zawsze odstrasza. Co to znaczy trochę? Nie wiem, co to znaczy trochę. Najczęściej tyle. No. W tym przepisie teraz. Czyli to był kminek, tak? Tak. Kminek, pieprz? Kminek. Ja dałam kminek, bo chcę ją urozmaicić. Ale sól i pieprz. Najważniejsze rzeczy. I jak to się da, to naprawdę pasta będzie pyszna. Na pewno bez żadnych innych dodatków. Ale na przykład wiemy, że kurkuma jest bardzo korzystna, tak? I zawsze z pieprzem też stosujemy, bo się ta kurkumina cała tam wchłania lepiej. Dodaję również wędzoną paprykę po to, żeby uwydatnić smak właśnie tego smażenia, bo nas dla nas podnietą, taką smakową zachętą jest dla organizmu, jest to, że jakby smażony smak, ostatnio o tym przeczytałam, że smażone potrawy nam wzmacniają no takie poczucie przyjemności, jakby wyzwalają się endorfiny. Właśnie. To jest Meki. To kurczę, to po co ja tyle biegam? Wystarczy, że sobie coś usłoniła, co miałem do tego. Tak! Ja pierniczę. Tak, dokładnie. I słuchajcie, są jeszcze takie przyprawy, jak czubryca, czerwona, zielona. I ja tego dużo daję właśnie. I słuchajcie, jeszcze gałkę muszkatołową. Ja ją stosuję, tutaj mam mieloną, ale można oczywiście tego nie za dużo, bo ona ma taki korzenny, mocny zapach, smak, gorzki też czasami. No i tak o, przelatuję sobie przez te przyprawki i sobie tam dorzucam to, co mam na dzisiaj ochotę. Będę musiała to zapisać co po kolei. Oczywiście dla tych, dla moich przyjaciół, którzy nie jedzą cebuli, czosnku i innych cebulowych. No, dostałam właśnie, tam za kamerą się ktoś tam wynurzył. Dostałam, poprosiłam, żeby została mi kupiona asafetida, po to, żeby właśnie jak asafetida, co to jest? Ekspercie, proszę powiedz, co to jest. To jest taki żółty proszek i z tego, co ja wiem, to jest... Neutralizuje cebulę? Żywica jakiegoś drzewa, która... A spróbuj. Nie. A co czujesz? No, przyprawę. Ale co? Jest, co ci to przypomina? No, jest jakiś znajomy zapach. A nie jest zapach, czosnek i cebula? Nie wiem. Być może, ale znajomy zapach. No, co nie? Czosnek. No właśnie. I cebulę po prostu można zastąpić i czosnek tą przyprawą. Ona się nadaje do zup, do... No, ale tutaj nie dajemy, bo i tak jest cebula. Tak, to jest taka ciekawostka. Bo, tak? Tak, to jest jako ciekawostka i te wszystkie przyprawy są ciekawostką. Bo naprawdę podstawą są te kilka pierwszych elementów, które rzuciłyśmy, tak? Czyli soczewica, dokładnie. Cebula z majonezem. Cebula. Kasza jaglana. I kasza jaglana. I to zamiast cebuli może być asafetida. Zamiast soczewicy może być groch, fasola, cokolwiek znajdzie, słonecznik, cokolwiek po prostu zagęstnikiem może być. I co Wam przyjdzie do głowy? Co nam przyjdzie do głowy? Kasza akurat dzisiaj jest jaglana. Bo akurat miałam ugotowaną, bo robię na niej codziennie mleko. Więc kaszę mam najczęściej ugotowaną. I to akurat jest dzisiaj kasza, ale mam również, znaczy można wrzucić gryczaną, paloną, niepaloną. Jaki kto ma smak. Po prostu polecam próbować i naprawdę szukać swoich smaków. Ale rozumiem, że najpierw trzeba się dowiedzieć, zobaczyć, żeby cokolwiek samemu wymyślać, nie? To równie dobrze może być blender. Tak jak mówiłeś, aby tylko... Tu mamy oczywiście znajomą firmę, ale jak widzicie, to jest stary... Piękny antyk. Moja, słuchajcie, ja mam ją, tą maszynę mam 15 lat. No ale jest już. No. Tak. No, czyli może być spokojnie blender. Może być spokojnie. Tylko. No i jeszcze słuchajcie, na pewno tłuszcz. Jakikolwiek tłuszcz. A czemu? Dlatego, że on jest też nośnikiem smaku. I jak się rezygnuje też
z czegoś, to warto sobie dodać z innej strony przyjemność. I na pewno ci, którzy nawet chcą się odchudzać, jak przechodzą na wegetarianizm, to rezygnują często z tłuszczów. Nie warto, dlatego że wtedy się męczymy bardziej, tak psychicznie, bo szukamy znowu tych smaków tradycyjnych, tak? Te, które znamy, my jesteśmy do nich przyzwyczajeni i normalnie, zwyczajowo chcemy, wyszukujemy ich. Więc naprawdę warto postawić na tłuszcze. Dobre tłuszcze polecam. Dla tych, którzy jedzą masło, świetnie zdaje egzamin w pastach. Może być oliwa, może być różna oliwa, może być najlepiej jak to są oleje z pierwszego tłoczenia. Można dodać, mam na przykład takie też oleje i nie wiem, no wiadomo, że to jest też koszt, tak? Taki surowy olej, ale warto chociaż troszeczkę dodawać, żeby właśnie te potrawy były jak najbardziej wartościowe i surowe przede wszystkim. Nie, no mi się w ogóle wydaje, że jedzenie powinno kosztować, bo wtedy przestaje się je wyrzucać, tak jak teraz na taką małą skalę. Ono powinno kosztować, zwłaszcza dobre jedzenie. Powinniśmy je bardziej szanować. Chyba, że ktoś lubi tak dużo jeść jak ja. Mówisz, że całą wypłatę sobie wrzucasz na jedzenie. Dobra, miksuj, zobaczymy. Kopystka. Ja to jest stara maszyna, ale jara. Czego nie mogliśmy? Już się nauczyła, normalnie szok. Jestem z ciebie dumna. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Masz tyle tej soli? Tak, bo nie dajemy żadnej wegety. Widzicie, tutaj nie ma. Tu nie ma żadnych polepszaczy. Nie, no, tak? O wegecie to już dobrze zapomniałam. No, już nawet ja wiem, że się nie daje. Od naszych przyjaciół też. Pozdrawiam. Może się tak zdarzyć, że będzie rzadka. Że to będzie rzadkie. No. I teraz tak. Co może zostać rzadkie? Bo tak, sery są twarde. Możemy zrobić to na twardo i właśnie dodać mniej wody wtedy z soczewicy, prawda? Znaczy, odlewamy wodę po prostu. Ja ponoszę to ryzyko, bo ja wiem, co z tym zrobić. Czyli możemy dodać kaszy spokojnie. To nie zaszkodzi smakowi, tylko dodajemy wtedy trochę soli. Czyli zagęszczasz wtedy kaszą? Zagęszczam. Dla tych, co też są na przejściu, może być bułka tarta, może być jakaś kasza, mogą być płatki owsiane, które można tutaj jeszcze na przykład zapiec, tak, razem z tą pastą, którą zrobiłyśmy i to może być już pasztet. Także naprawdę jest mnóstwo możliwości. Dodaje się na przykład bułkę tartą i można z tego zrobić kotlety. I też świetnie to funkcjonuje. Dobra. Jest rzadka. Jest rzadka. Takie bardzo esencjonalne. Intensywne, no. Bardzo intensywne. No to też właśnie zależy od tego, co kto lubi, oczywiście. No, ale jeszcze właśnie chcę powiedzieć ważną rzecz, że taką pastę... Ja to mówię... Taką pastę... Ja robię... A ci sobie kanapeczkę mogę? No. Ona jak... jak ostygnie, to ona będzie twardsza. Zastanawiałam, jak ja sobie to wezmę. Ale na przykład polecam taką opcję. Mamy tutaj kapustkę zrobioną, suróweczkę z kapusty. I sałatkę z buraczków z ogórkiem kiszonym. To pyszne, bo jadłam na obiad właśnie tutaj. No. To było pyszne. I proszę bardzo. Ja wam... No, spróbujemy. O, pyszne. Pyszne. Już się cieszę na następny odcinek. Znowu będzie dobry obiad. Ja już wiem u kogo. Tylko jeszcze ta osoba nie wie. Ja z przyjemnością. Pyszne. O, właśnie jeszcze. Jeszcze można dodać oleju, na przykład z oleju zamiast tłuszczu jakiegoś, tylko mówię, to nie jest surowe, tak? Ale komuś brakuje takiego smaku, bo czasami się chce coś takiego mocniejszego zjeść.
to masnej przeprawionego, to właśnie spokojnie można dodać pomidory suszone, pomidory suszone tak, z oleju, oliwki, ogórki kiszone. Naprawdę to może być mnóstwo, mnóstwo możliwości. I jak ktoś będzie miał pytania, zapraszam. To jest ogłoszenia parafialne. Zapraszamy Was wszystkich na tegoroczną Jaworską Wegetariadę. 6 lipca kolejna edycja. Już zebrał się skład, że tak powiem, organizatorów. Już żeśmy coś tam wymyślili, co żeśmy ustalili i działamy. Drugie ogłoszenie jest takie, że rusza Jaworski Wege Klub. Czyli pomysł jest taki, że będziemy się cyklicznie spotykać wśród grona wegetarian i wegan i osób, które chciałyby też spróbować tej diety. I rodziców, którzy się boją o swoje dzieci. Tak, będziemy się spotykać cyklicznie, opowiadać Wam o diecie, próbować. W pierwszym spotkaniu damy znać dokładnie na Facebooku, w jakichś tam innych mediach. Tak, będziemy udostępniać. Zapraszamy do Wege Klubu, zapraszamy bardzo gorąco na wegetariadę i zapraszamy do dzielenia się przepisami. I do kolejnego odcinka, już za 2 tygodnie. Zapraszamy.